kogoś innego. Rozumiecie, jeżeli powiem, że cała rodzina, stajecie wszyscy, biegniecie dookoła i wracacie na swoje miejsce. Dobra? Poszujesz? Zrobię mały test. Uwaga, robię mały test, czy wiecie o co chodzi? Ja też poszedł do sklepu. No nie wiem, nie o to chodzi. Zaczynam. Zapraszam Was na wycieczkę do zoo. Był piękny dzień. Więc tato. Najpierw od razu mówię, z tej strony tato, biegamy z tej strony i na nogą. Może jeszcze raz. Dzień był piękny, więc tato. Postanowił zabrać swoje dzieci. Witka, Jacka i Zosię. To są, by mogły zobaczyć słonia, którego nie ma. Poszedł więc do mamy, żeby obwieścić jej tą wiadomość. Dzieci, bardzo się ucieszyły, a najbardziej Zosia. Witek powiedział, zabierzmy też Adora. A Ador? Jak to Ador? Cieszę się, jak przystało na psa. Radośnie na werbę łykowa. Jacek. I Witek. Bardzo chcieli zobaczyć słonia. Dzieci. Zapisały radośnie. Rodzice. Przygotowali się do wyjazdu, a Ator biegał między nogami swoich pan. Pogoda dopisywała. Zosia postanowiła zabrać Adora. Są cały zainteresowane, tylko Ador
piękny rodzinny dzień dla wszystkich.